Stenoza aortalna, inaczej zwężenie zastawki aortalnej, to najczęstsza z chorób układu sercowo-naczyniowego. Niestety stenoza jest główną przyczyną śmierci w Polsce, jak i w wielu krajach europejskich. Głównymi czynnikami ryzyka zwężenia zastawki aortalnej są nadwaga i otyłość, palenie tytoniu, starszy wiek i płeć. Choroba częściej występuje u mężczyzn. Cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność nerek, choroba reumatyczna czy dyslipidemie, czyli zaburzenia gospodarki lipidowej. Ta wada przebiega wiele lat bezobjawowo. Natomiast jak wystąpią objawy, to wtedy już się zaczyna duży problem. Objawy mogą być trzy rodzaje objawów. Bóle zamostkowe, takie jak przy chorobie wieńcowej. Jak te objawy występują, to połowa pacjentów przeżyje 5 lat. Drugie objawy to są ze strony ośrodkowego układu nerwowego, czyli mogą być zawroty, utraty przytomności, zasłabnięcia. Jak to wystąpi, to połowa pacjentów przeżywa tylko 3 lata. I trzecia, najgroźniejsze objawy to są objawy niewydolności serca, czyli że duszności, męczenie, obrzęki. Człowiek się bardzo źle czuje, jest bardzo osłabiony. I jeżeli wystąpią te objawy niewydolności serca, to 2 lata, 50% przeżywa tylko 2 lata. Czyli że od objawów do śmierci jest bardzo krótki okres czasu. Do tej pory leczeniem z wyboru było leczenie operacyjne. U pacjentów młodych poniżej 70 roku życia jest to zabieg bardzo dobry, bezpieczny, jest tak zwanym złotym standardem. Śmiertelność w tym zabiegu wynosi 3-4%. Natomiast u ludzi po 70 roku życia śmiertelność wzrasta do 15%. Ale jeżeli tylko sam wiek, a jeżeli do tego dojdą inne choroby, to ryzyko operacyjne jest tak duże, że są ci pacjenci dyskwalifikowani od leczenia operacyjnego. Nikt nie chce takiego pacjenta operować, dlatego że prawdopodobieństwo powikłania, nawet samego zgonu w czasie zabiegu, jest olbrzymie. Dzięki rozwojowi nowych technik w medycynie stało się możliwe przezskórne implantowanie zastawki aortalnej, TAVI, bez konieczności otwierania klatki piersiowej i korzystania z krążenia pozaustrojowego. Pacjenci, którym wszczepia się przezcewnikowo zastawkę aortalną, są to pacjenci, którzy zostali zdyskwalifikowani od leczenia operacyjnego z różnych powodów. Pierwszy to jest wiek, choroby towarzyszące i takich właśnie ten pacjent, którego Państwo oglądaliście w czasie tego pierwszego zabiegu, to jest 89-letni pacjent z wszczepionym stymulatorem, z rozwiniętą miażdżycą, z wieloma chorobami towarzyszącymi, i on klasycznego zabiegu operacyjnego by nie przeżył. Prawdopodobieństwo przeżycia byłoby bardzo małe, dlatego został zakwalifikowany do leczenia tego przezcewnikowego, które dzisiaj wykonaliśmy, dlatego że to był pacjent pełnoobjawowy. Jeżeli byśmy tego nie zrobili, to szanse przeżycia jego są roczne, minimalne w tym konkretnym przypadku. Natomiast teraz po tym zabiegu myślę, że ładnych parę lat będzie mógł spokojnie funkcjonować. Pierwszym etapem zabiegu TAVI jest przeprowadzenie prowadnika przez zwężoną zastawkę aortalną. Prowadnik zostaje wprowadzony poprzez tętnicę udową, podobojczykową lub koniuszek serca. Następnie na wysokość zastawki wprowadzony zostaje balon. Bardzo często podczas rozprężania balonu stosuje się szybką stymulację serca, która sprawia, iż serce nie pompuje efektywnie i nie wytwarza ciśnienia, mogącego wypchnąć go z zastawki aortalnej. Tak przygotowana zastawka jest gotowa do implantacji protezy. TAVI wykonuje się w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Zabieg trwa oczywiście średnio, to jest tak 45 minut do godziny, ale czasami trwa i 2 godziny, dlatego że chodzi o to, że jak wszczepiamy zastawkę tą sztuczną, ta aorta, tam pokazywałem, jak ona jest uwapniona, jak ona jest twarda, i ta zastawka, jak ją wszczepimy, nie może zakryć ujścia tętnic wieńcowych, bo wtedy by doszło do zawału i zamiast pomóc pacjentowi byśmy mogli mu jeszcze zaszkodzić. I jeżeli jest anatomia, a my wcześniej już wiemy, jaka jest anatomia, dlatego że robimy tomografię całego układu, od tętnicy udowej poprzez aortę do łuku aorty i do serca. I ważna jest tak zwana odległość między tętnicą wieńcową a zastawką i czasami ten proces pozycjonowania, czyli że odpowiedniego ustawienia zastawki, trwa długo. Ale przeciętnie to jest taki godzinny zabieg, można powiedzieć. Zabieg TAVI wykonuje się w sali hybrydowej, będącej połączeniem pracowni hemodynamiki i sali operacyjnej.
Dzięki temu w razie wystąpienia poważnych powikłań istnieje możliwość przeprowadzenia operacji kardiochirurgicznej bez konieczności przewożenia pacjenta na salę operacyjną. W Polsce leczenie zawodowe jest najlepiej zorganizowane na świecie. Mało który kraj ma tak dobre efekty. My w ciągu 20 lat, jak leczymy zawały w hemodynamice, śmiertelność szpitalna, czyli jak pacjent trafi z zawałem, 20 lat temu wynosiła 30%, czyli że co trzeci pacjent umiera w szpitalu. Natomiast teraz wynosi 3%, czyli to jest wielki skok, wielka poprawa. Nie było żadnej metody, która w medycynie do tej pory, żeby następowała taka duża redukcja zgonów, bo to są bardzo poważne sprawy. Natomiast 20 lat temu pacjent reagował, czyli że zgłaszał się do lekarza, bądź pogotowie wołał na jakikolwiek kontakt z lekarzem po 260 minutach od początku bólów. Po tych 20 latach my z 30% zeszliśmy śmiertelności do 3, a czas reakcji pacjenta z 260 minut skrócił się zaledwie do 220. Czyli nadal jest, trzeba uświadamiać społeczeństwo, trzeba mówić ludziom, że nie można tych dolegliwości bagatelizować. Zarówno jeżeli chodzi o serce w kategoriach, mówiąc o zawale mięśnia sercowego, ale również jak dzisiaj mówimy o tej zastawce, żeby tego nie bagatelizować. W grudniu 2018 roku wielospecjalistyczny szpital SPZOZ w Nowej Soli podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie przezskórnej implantacji zastawek serca. Wszczepienie zastawki serca, dzisiaj pierwsza operacja, umowa od dzisiaj do czerwca 2021. Jest to świadczenie wysokospecjalistyczne, finansowane z środków Ministerstwa Zdrowia. Koszt takiego zabiegu wynosi 80 tysięcy. Dotychczas nie było w województwie lubuskim ośrodka wykonującego tego typu zabiegi. Pacjenci byli więc zmuszeni szukać pomocy poza jego granicami. Z inicjatywy szpitala w Nowej Soli, tutaj pan dr Hiczkiewicz, kardiolog, a z drugiej strony też i z naszego podejścia chcemy, żeby w naszym województwie też były takie świadczenie wysokospecjalistyczne realizowane i tutaj to jest efekt tej współpracy.